Zakup komputera, drukarki czy opłacenie kursu na prawo jazdy. To wszystko może być sfinansowane przez stypendium dla najzdolniejszych uczniów w regionie. Trwa nabór w kolejnej odsłonie stypendialnego programu Śląskie Inwestujemy w Talenty Plus. Wnioski można składać do 10 stycznia. W ciągu 7 edycji z programu skorzystało ponad 5,5 tysiąca uczniów. Karolina Komada. Inwestycja w naukę i inwestycja w siebie to główny cel programu stypendialnego Śląskie Inwestujemy w Talenty Plus. W listopadzie ruszyła już 8. edycja projektu skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych z województwa śląskiego. Wprowadzenie młodego człowieka na świat zawodowy, a ten aspekt wsparcia stypendialnego dla tych najlepszych jest kluczowy. Łącznie wartość tego programu to prawie 16 milionów złotych, ale z drugiej strony 14 milionów, które stricte przekazujemy dla uczniów. I zachęcamy do tego gorąco, bo to są de facto to dla tych najbardziej zdolnych, zaangażowanych, bo wszystkie dzieci są zdolne, ale może z tych zaangażowanych uczniów fajne dodatkowe środki właśnie na to, co słyszeliśmy, co pani też Anna powiedziała, czy nauka języka, czy zakup sprzętu, czy jakieś dodatkowe pasje, które można wykorzystać. Stypendium może być przeznaczone na przybory dydaktyczne, plecaki, książki czy kursy językowe, ale żeby je zdobyć, uczniowie muszą spełniać określone warunki. Między innymi potencjalny stypendysta musi uczyć się w szkole na terenie województwa śląskiego, a dochód rodziców nie może przekraczać określonych kwot. W tej chwili to jest w okolicach 2400 na osobę i 2600 w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym. No i kolejne oczywiście elementy z regulaminu wynikające to jest średnia ocen i uczestnictwo w konkursach. Wszystkie są konkretnie punktowane, sumarycznie te punkty właśnie tworzą listę rankingową i w tym roku, panie marszałku, 1000 osób może to stypendium, jeszcze raz podkreślam, w kwocie aż 7 tysięcy otrzymać. Celem programu stypendialnego jest podniesienie potencjału edukacyjnego uzdolnionych uczniów w regionie. Nabór w formie elektronicznej trwa do 10 stycznia.